Narodowego Królestwa. Przelewam na papier swoje pomysły, ale zawsze biorę pod uwagę zdanie panien młodych, bo przecież ja nie projektuję dla siebie, ja nie jestem malarką, żeby malować obraz, który wisi na ścianie. Ja projektuję suknie, które chciałabym, żeby panny młode zakładały, żeby chciały wyjść w dniu ślubu, w tym najważniejszym dniu w moich projektach. Przeważnie inspiracją dla mnie są piękne tkaniny, piękne koronki. Jeżeli zobaczę taką tkaninę, od razu w głowie rodzi się projekt sukni ślubnych, ale oczywiście, żeby to można było uszyć, przelewam to na papier, żeby pokazać krawcowym, jak ma wyglądać sukienka. I mówię kierowniczce, że chcę taką suknię, że chcę tą koronkę. I czasami się okazuje, że to, co ja narysuję, to nie zawsze jest wykonalne, nie zawsze można uszyć, więc tu trzeba, muszę negocjować z panią technolog, żeby z panią krojczynią, żeby zrobiły taką suknię, jak ja chcę, a niejednokrotnie coś sobie wymyślę. Panie skroją, uszyją, upną na manekinie. Ja później przychodzę, mówię, no jednak to nie wygląda tak, jak ja sobie wyobrażałam. Próję to, tnę, rozwalam, dziewczyny są złe na mnie, ale potem w efekcie zawsze coś z tego fajnego wychodzi. Musimy brać pod uwagę też to, żeby ta suknia była wygodna w noszeniu. Jestem też mistrzem krawieckim i zawsze też biorę pod uwagę to, że panny młode w dniu wesela też czuły się dobrze w tej sukni, żeby umiały tańczyć, żeby umiały się bawić, więc nie jest jakąś tam wielką sztuką wyciąć dekolt do końca pleców czy jeszcze dalej i tutaj zrobić jakąś przeźroczystość czy dekolt z przodu, a później panna młoda na weselu będzie ramionczka poprawiać cały czas. Też trzeba wziąć pod uwagę to, jak ona się będzie czuła w tej sukience. Zawsze kolekcję projektuję w rozmiarze modelkowym 36, no bo musimy zrobić sesję zdjęciową. Muszę tą suknię najpierw zobaczyć, jak ona wygląda, jak to wszystko do siebie pasuje. Później doszywamy większe rozmiary, żeby panny młode, które przychodzą do salonu, miały też szansę przymierzyć suknie ślubne, żeby widziały, jak wyglądają w tej sukience ślubnej. A później uwielbiam szyć dla tych dziewczyn suknie na miarę. Bardzo często osobiście wykonuję przymiarki. Zresztą dziewczyny na pewno to mogą to potwierdzić, że ja uwielbiam ciąć na dziewczynach nożyczki, spinać szpilkami, dopasowywać. Suknia przy pierwszej przymiarce krawieckiej nie ma na siebie jeszcze naszytych ręcznie koronek, bo to wymaga bardzo dużo czasu, więc pierwsza przymiarka polega na dopasowaniu sukni do sylwetki, dopasowaniu długości, wyprofilowaniu biustu, wycięciu dekoltu. Pierwsza przymiarka nie trwa długo, wykonuję ją krawcowa. Ja bardzo często ją wykonuję, bo uwielbiam te przymiarki wykonywać. No, a czasami te panny młode po pierwszej przymiarce są takie trochę, powiedzmy, zasmucone, bo nie widzą tego efektu końcowego. Natomiast przy drugiej przymiarce suknia jest już zupełnie gotowa i dokonujemy jakichś drobnych zmian wtedy przy sukience, jeżeli coś tam jeszcze panna młoda sobie zażyczy. Suknie są szyte ręcznie. Wszystkie koraliki są ręcznie przyszywane, wszystkie koronki są ręcznie przyszywane. Wykroje też są robione pod konkretną klientkę, ponieważ to są suknie szyte na miarę. Więc moje dziewczyny, moje krawcowe, to ja nie wiem, czy ja mogę mówić krawcowe, są po prostu artystki. Kiedy panna młoda przychodzi po odbiór, zawsze, tydzień przed ślubem, mierzymy suknię. Ja muszę spać spokojnie, muszę wiedzieć, że suknia ślubna pasuje. Ponieważ panny młode są tak zestresowane swoim ślubem, czasami zdarza się jakieś gwałtowne schudnięcie, gwałtowne poszerzenie wymiarów. Musimy tydzień przed suknię przymierzyć, sprawdzić, czy wszystko w porządku. Wtedy suknię prasujemy, odświeżamy i dajemy pannie młodej. Jest to niesamowita satysfakcja dla mnie, jeżeli panna młoda wybiera moją suknię. Spośród tych setek sukien wybiera właśnie mój projekt. Jest to tak niesamowite uczucie, które dodaje werwy do dalszej pracy, do tego, żeby projektować te sukienki coraz lepsze i lepsze. Everybody's going